Chciałem zapytać panie Jacku, jaki jest plan dzisiejszej wycieczki? Plan dzisiejszej wycieczki. Jedziemy do hotelu. A o której godzinie? 14:15. Czyli 6 godzin przed meczem. Tak. Następnie sobie odpoczywają, relaksują się. I 2 godziny przed meczem Wracałem tutaj. wracamy. Dobrze. Ile kilometrów pokonacie dzisiaj? No, nie tak dużo. 10. 10. Dobrze. W sumie razy. Proszę bardzo. My chcemy tutaj postawić warunki i grać jak graliśmy do tej pory. Wiadomo, można grać zawsze lepiej, ale i wykorzystać swoje sytuacje, jakie będziemy mieli. Więc myślę, że to będzie dobry i ciekawy mecz do oglądania. Jaki to będzie mecz, powiedz? Proszę o niespodziankę. Kibice chcą, żeby była niespodzianka dzisiaj. Niespodzianka? To jaka? Surprise. No. Że my wygramy z Legią. No to mam nie no, niespodzianka. No mam nadzieję, no, że będziemy wygrać. Będzie trudny mecz, ale no, jesteśmy gotowi. Naprawdę fajny mecz będzie. Kogo chcesz pozdrowić? No, wszyscy kibice. Piasta zapraszam na stadion. Wojciech Kaczmarek pisze, zróbcie niespodziankę, całe życie Piast Gliwice. No zrobimy, no na pewno wiecie, po to postaramy i chcemy zostawić tutaj serduszko i... Komu kibicujesz dzisiaj, co wspierasz? No dzisiaj na Piasta, nie? Oczywiście. No ja jestem kolarzem, zawodowcem, ale no czasami się interesuję innym sportem i w tym przypadkiem piłka nożna. Ja mam we Włoszech kuzyn, który gra w drugiej ligi i dzisiaj mam okazję zobaczyć, jak wygląda w Polsce. Także bardzo się cieszę. Już dawno chciałem tu oglądać mecze, ale nigdy nie miałem czasu, zawsze byłem albo na zgrupowaniu, albo na wyścigu, także dzisiaj jest okazja i bardzo się cieszę. No, mam nadzieję, że dużo bram i no, oczywiście kibicujemy Piasta i 2-0 dla nas. 2-0 wystarczy. Pozdrowi pan naszych kibiców tylko na telewizji? Powiedzieć panom, że nie jest po akredytacji. To kogo pan pozdrowił? Wszystkich kibiców, bo Piasta kibica. I proszę o brawa dla tego zespołu. Go. A, Kamila Wiczka. My to mamy wszystkich. Specjalna koszulka po starcie meczu. W piątek będą obie. No, okej. Okay. Asiu, dziękuję bardzo. Bardzo.
Czyli są pani pewne, że Piast wygra dzisiaj? Tak, jesteśmy pewni. To co, jutro do szkoły na później macie? Słucham? Niestety na 8. Jeśli się spóźnię, to przecież nic się nie stanie. Jak się nie stanie? Ważniejszy mecz. Nie możesz jutro tak mówić, bo jak twoja nauczycielka to ogląda. Pierwsze słyszę. No właśnie. To po mnie. Pozdrawiam. Ja szkoła? Pierwsze słyszę. Jutro nie wstaniecie wcześniej, co? Wstaniemy. Nie musimy. Na którą jutro macie? Ja mam na popołudnie. A pani na którą ma? Na szóstą. A pan ma na którą? O piątą. A pan jest już ten? Nie, ja wyjeżdżam i o piątej wstaję. O piątej? Tak. No co teraz? No nic, będę patrzył, aż tu wygrają nasi i pojadę do dalej. Ja na ósmą, tak? Nie, na 8:55. No. Na klasówce się nauczyłaś na jutro? Nie mam klasówki. Ale mogliśmy przegrywać też. Ale mogliśmy wygrać, bo byliśmy lepsi. No jestem bardzo zdenerwowany tym meczem, no przed chwilą Patanopoulos miał bardzo dobrą akcję. No. Nie weszło, następny raz się uda. No jak tam się dzieje? Bardzo dobrze, zaraz strzelimy bramę. Pias się czynie, no na razie 0-0, ale liczę, że nasi jednak wygrają. Po prostu Bosko, lepiej być nie mogło. No co ty mówisz? Jest to jeszcze karne, prawda? No emocje fajne teraz były. Należała nam się dobra. Też musimy powiedzieć, że oni dobrze grali ten mecz, ale jak masz tak blisko ta wygrana, no to boli. Ale jestem naprawdę dumny z naszej drużyny, no jak wszyscy pracowaliśmy, jak pracujemy i naprawdę szkoda, że się skończył nasz puchar, ale piątek... Z podniesioną głową chyba. No naprawdę jesteśmy wszyscy niezadowoleni, oczywiście nie jesteśmy zadowoleni z wynik, jak to się skończył, ale jesteśmy zadowoleni, jak drużyna gra, jak drużyna walczy i to jest najważniejsze. No teraz w piątek mamy kolejny mecz i musimy odpocząć na chwilę i znowu potrenować.